Omer zabrał Ipek i Bahar do siebie, ale w 9 odcinku Promyka Nadziei odnajdzie je Hali i zabierze z powrotem do rezydencji. Sprawdź, co się wydarzy w 9 odcinku serialu Promyk Nadziei. Po ataku szefa baru na Ipek, Gulsa Eide Omer, Fatih Ayan, uratował ją i zabrał do siebie razem z Bahar, Izabela Damla, Guvenirir, na noc. Ta trójka spędziła czas jak prawdziwa rodzina. Tymczasem Melia Alef Oral Oglu nalegała, by Halil Serif Bozkurt znalazł jednak Ipek i sprowadził znów do rezydencji. W 9 odcinku serialu Promyk Nadziei Omer telefonicznie kontaktuje Bahar z jej ojcem, Kadirem Ayan Kiciusu. Dziewczynka jest wzruszona i po rozmowie znika. Na szczęście Omer szybko ją znajduje i przyprowadza z powrotem. Tymczasem Halil dowiaduje się, gdzie są Ipek i Bahar i odnajduje je. Przywozi je do rezydencji. Dochodzi do pojednania rodziny. Omer jest wściekły i postanawia się zemścić. Promyk Nadziei odcinek 9 w środę, 31 marca 2021 roku o godzina 17:15 w TVP2. Sprawdź program TIFF.